Cześć kochani, Tomasz Piotrowski z tej strony. Jesteśmy po gali Joshua Ruiz 2, na której doszło do kilku naprawdę ciekawych pojedynków. Najpierw Chorwat znokautował w trzeciej rundzie Molinę. No i tutaj nie było żadnej niespodzianki, ponieważ Chorwat jest namaszczany na następcę Władimira Kliczki. Sądzę jednak, że no z umiejętnościami, które posiada w tym momencie, nie byłby w stanie zawojować wagi ciężkiej. Jest jednak młodym zawodnikiem, ma dopiero 27 lat. Mając 27 lat, może się jeszcze wiele nauczyć i ma dużo czasu na to, aby coś osiągnąć w tej wadze. Pojedynek pomiędzy Wachem a White'em. No myślę, że Mariusz tutaj pokazał przede wszystkim serce i charakter. Był naprawdę blisko wygrania tej walki. Zabrakło jednego mocniejszego ciosu, bo White był do zrobienia jak najbardziej i taka walka, mimo że przegrana, otworzy Mariuszowi jeszcze kilka furtek, aby na koniec kariery stoczyć, mam nadzieję, kilka pojedynków, które będą dla nas, dla kibiców, naprawdę emocjonujące. Mariusz pokazał się z dobrej strony i tą walkę oglądałem osobiście z przyjemnością. Kolejna walka, Hunter Powietkin. Typowałem, że wygrają na punkty Hunter, no natomiast był remis. I myślę, że remis był sprawiedliwy. Początek walki był dosyć emocjonujący, ponieważ nie spodziewałem się, że Hunter rzuci się na Powietkina z myślą, że skończy go w pierwszych rundach. Jednak tak się stało. To spowodowało, że to wysokie tempo odbiło się w późniejszych rundach, kiedy zawodnicy musieli przyklinczować, zwolnić tempo i walka stała się przede wszystkim mniej przyjemna dla oka. Jednak myślę, że mogło się podobać i sądzę, że doczekamy się rewanżu. Osobiście bardzo chętnie zobaczę ten rewanż. Jeżeli chodzi o walkę wieczoru. Anthony Joshua, Andy Ruiz Jr. Tutaj część ekspertów skłaniała się ku temu, że Joshua miał wypadek przy pracy w ich pierwszej czerwcowej walce. Druga część ekspertów, w tym m.in. Tyson Fury i Deontay Wilder, sądzili, że walka zakończy się dokładnie tak samo jak pierwsza potyczka. Jednak Joshua odrobił lekcję. Był chudszy, był szybszy, dynamiczniejszy i bardziej lotny na nogach. Ruiz z kolei cieszył się swoimi 5 minutami sławy. Dużo jadł, dużo pił, bawił się i wydawał zarobione pieniądze. Zbyt mało trenował. I to było widać już na ważeniu, kiedy wniósł na wagę ponad 7 kg więcej niż w czerwcu. Joshua natomiast był najlżejszy od 5 lat. Mogło to oznaczać tylko jedno, że Joshua będzie chciał obskakiwać Ruiza, czyli robić dokładnie to, co powinien robić w pierwszej walce. Ruiz z kolei, cóż, ja osobiście sądziłem, że ruszę niczym czołg na Joshua i spróbuję wygrać tą walkę szybko przed czasem. Tak się nie stało. Ruiz był zbyt wolny, zbyt statyczny, nie miał dynamiki. I widać było, że te dodatkowe kilogramy mu przeszkadzają. No cóż, walka miała przebieg, jakiego mogliśmy się spodziewać. Joshua po radach Władimira Kliczki zaczął boksować bardzo podobnie do niego. Lewy prosty chodził perfekcyjnie. Nie wchodził w bliski dystans, nie wchodził w pół dystans, kiedy tylko nadarzyła się okazja klinczową. Nie pozwalał Ruizowi się rozwinąć. I to dobrze, bo widzieliśmy, że kilka tych zrywów Ruiza było groźnych i podłączyło Joshua. W pierwszej rundzie już prawy prosty, w zasadzie pierwszy, jaki Joshua zadał, sprawił, że głowa Ruiza odskoczyła, a jego łuk brzuchowy pękł. Wydawać by się mogło, że to idealny scenariusz walki dla Joshua. Jednak już w drugiej rundzie podrażniony Ruiz ruszył mocno do przodu, a w półdystansie doszło do zderzenia głowami, po których to z łuku brzuchowego Joshua popłynęła krew. Na szczęście ani kontuzja Ruiza, ani Joshua nie była na tyle groźna, żeby mogła wpłynąć jakoś bardzo mocno na przebieg tej walki. Obaj zawodnicy nadal robili swoje. Joshua skakał, kąsał lewym prostym, rzadko używał prawego. Ruiz natomiast chodził, człapał wręcz za Joshua i nie mógł go złapać. Kiedy próbował się zerwać i wskoczyć do półdystansu, Joshua klinczował go niczym zapaśnik. Uczył się od najlepszego, od Kliczki, prawda?
Więc tak wyglądała ta walka. Joshua zrobił dokładnie to, co powinien. Ruiz natomiast, no cóż, stracił pasy, a zarzekał się, że Joshua będzie musiał go zabić w ringu, aby mu je oddał. Oddał je tak naprawdę bez walki. I szkoda, bo liczyłem na to, że Ruiz ponownie wygra. Rozum podpowiadał, że Joshua miał wypadek przy pracy, wyciągnie wnioski, tym razem wygra. Jednak serce chciało, aby wygrał Ruiz. Dlaczego? Dlatego, że upatrywałem w tym szansę Adama Kownackiego na zwycięstwo i na pierwszy tytuł Mistrza Świata dla Polski. Nadal sądzę, że Adam ma szansę. Jednak tutaj ta walka Joshua Ruiz pokazała, że zbyt duża ilość kilogramów może przeszkadzać. Dlatego dobrze by było, żeby Adam o tym pamiętał i wychodził w swojej optymalnej wadze. Mam nadzieję, że kiedyś będzie miał szansę stoczyć walkę może z Joshua. Jak nie, no to z Wilderem, do czego jest bliżej wedle oficjalnych doniesień. Na ten moment będziemy mieć w lutym rewanż Wilder Fury. I wiem, że część z was uważa, że Joshua nie wygrałby ani z jednym, ani z drugim. Osobiście nie wiem, jakby wyglądały te pojedynki. Lotny na nogach Joshua, który wydaje się, że znalazł swoją optymalną wagę, 107 kg, nadal ma siłę, ale jest dynamiczniejszy, jest szybszy. Mógłby sprawić olbrzymie problemy przede wszystkim mało ruchliwemu Wilderowi, który bazuje na sile prawej ręki. Jeżeli chodzi o walkę z Furym, no to myślę, że nie byłby w stanie wypunktować Cygana. Natomiast król Cyganów również jest zawodnikiem, który padał po stosunkowo lekkich ciosach, a Joshua mimo wszystko ma kowadło w ręce. Dlatego to byłyby pojedynki, które bardzo chętnie bym obejrzał i nie jestem w stanie powiedzieć, jak one się układają nawet procentowo, a tym bardziej, jaki miałby przebieg. Bo wiem jedno, Joshua odzyskał głód boksu, głód wygrywania. I to bardzo dobrze, bo zbyt długo był mistrzem i poczuł się zapewnie. Popełnił błąd, który można powiedzieć był błędem nie tyle nowicjusza, a co błędem weterana. Kogoś, kto ma zbyt dużą rutynę w tym, co robi. Po prostu chciał wyjść do ringu i zrobić to, co robił zawsze, czyli znokautować przeciwnika. Nadział się na cios, przyjął kilka serii i wiem, że wielu z was obawiało się o to, a w zasadzie sądziło, nie tyle obawiało, że głowa Joshua jest naruszona, że coś jest nie tak z jego odpornością na ciosy. Myślę, że druga walka z Ruizem pokazała dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że potrafi przyjąć cios i potrafi nie spanikować. Potrafi inteligentnie i mądrze wyjść z opresji. Owszem, bał się przyjmować tych ciosów, bał się wchodzić w wymianę, ale po co miał to robić? Wytłumaczcie mi, po co miał bić się z Ruizem? Żeby udowodnić całemu światu, że potrafi go znokautować? Nie, on nie musiał niczego udowadniać. On miał wygrać. I zrobił to perfekcyjnie. Odrobił lekcję i niczym profesor zabrał Ruiza do szkoły. Zrobił to świetnie. Druga rzecz, jaką udowodniła ta walka, to to, że Joshua potrafi boksować, nie tylko nokautować. Bo myślę, że część z nas zapomniała już o tym, że Joshua jest również bardzo dobrym technicznie pięściarzem. I tak jak wspomniałem, jego ewentualne pojedynki z Wilderem czy Furym stałyby naprawdę na wysokim poziomie i bardzo chętnie obejrzę. Czy do nich dojdzie? Zobaczymy. Na razie mamy rewanż Wildera z Furym, a prawdopodobnie Joshua będzie zmuszony przez WBO do walki z Usykiem. Również bardzo ciekawa walka i chętnie ją obejrzę, ponieważ Usyk w walce ciężkiej jeszcze się nie sprawdził, natomiast jest bardzo dobrym technikiem. I myślę, że ta walka będzie interesująca. Dajcie znać, co o tym sądzicie, jak wam się podobała gala, co sądzicie o występie Mariusza Wacha, jak oceniacie werdykt walki Huntera z Ruizem, przepraszam, Huntera z Powietkinem. Oraz co sądzicie o Ruizie? Czy wróci? Czy po prostu nachapał się i teraz zrezygnuje z boksu?
Trzymajcie się. Cześć.